Siemanko, witajcie widzowie w kolejnym odcineczku z Brawl Starsa i dzisiaj, słuchajcie, otworzymy sobie Star Dropy z demonami. Jako że jestem demonem i jest to taki wybór, który został dokonany tutaj za mnie, no i uważają, że jestem demonem, no to pomyślałem, że otworzymy sobie, widzowie, takie oto demoniczne dropy. Już otworzyłem 5 i generalnie, no, nic takiego nie trafiłem, jakiegoś niesamowitego, oprócz jakiejś tam ikonki. Jeden mamy odebrany, ten darmowy i słuchajcie, krok drugi to 67 klejnotów za 5 demonicznych dropów i zobaczymy, jaką umiejętność w ogóle dostaniemy. Mamy 429 klejnotów, jest to dość dużo, fajna ofka jest po prostu na Supercell Store i nie jest wcale tak drogo, więc widzowie, otwieramy sobie kolejną tutaj potężną nagrodę i słuchajcie, w tym momencie nagroda będzie taka, jak przytrzymamy, to zobaczymy, jaka będzie. Pewnie jakieś monety, no dokładnie, mamy monety, więc w tym wypadku totalnie monety wjeżdżają. Mamy, słuchajcie, już odblokowaną umiejętność, nie wiem ile na kolejną będzie, ale są umiejętności, które nawet widzowie są mega, mega potężne i pobugowane, więc może być ciekawie. I słuchajcie, stukamy dalej. Dobra, podwajacze PD, to mi się podoba. Kolejny ziomeczek, już mamy 4 na 9 chyba. Tak, 4 na 9, 6 na 6 i mamy, widzowie, furię. To też mi się podoba. No to mi się podoba, tym bardziej, że na Melodii będziemy mogli sobie wyposażyć i ugrać dużo giereczek. Dlatego, że z tego co pamiętam, to furia tutaj dodaje nam zadawanie lub przejmowanie obrażeń przyspiesza twój ruch. No to w ogóle, powiem wam, że na napadzie, jakbym sobie Melodii poleciał, to by było bardzo, bardzo łatwiutko. Zostawcie oczywiście łapę w górę i suba i widzowie, lecimy z kolejnym openingiem, którą kartę dostaniemy, w sumie chyba nieważne, bo i tak odblokujemy wszystko bardzo szybko dzięki tym klejnotom i jutro będę grał chyba jako anioł, no to wiecie, już od razu też mamy jedną kartę do odpalenia tutaj, zobaczymy co nam poleci i słuchajcie, jedziemy z kolejnym openingiem, mamy 4 na 9, wyposażoną nową umiejętność i odpalamy sobie 10 dropów. Może widzowie jeszcze zrobimy taki opening na aniołkach, jak będziemy mieli, zobaczymy, nie obiecuję, słuchajcie, 124 klejnoty za 10 demonicznych dropów, lecimy, możemy też dostać chyba skina, z tego co wiem. Znaczy, skina to już raz dostaliśmy, ale chodzi o to, że możemy dostać skina do Mortisa, słuchajcie, tego wiecie, tego Hypercharge'a, że tak powiem, tego najlepszego, który jest w tej ofercie, że albo otworzycie dużo dropów i wam po prostu dadzą za darmo skina, albo on może wypaść z tego co wiem z tych dropów. Tak samo Edgar w anielskich dropach, więc to naprawdę, no, mega tak motywuje, żeby to otwierać, ale wiadomo, lepiej nie kupować za klejnoty, to widzowie robię tylko ja, bo jestem szalony, a ogólnie, słuchajcie, o, tutaj jakiś dropik, mamy spray. Jak tak dłużej się otwiera, to chyba znaczy, że coś lepszego leci, wiecie? Tak zauważyłem, że o wiele, wiele dłużej to się tak otwiera, no i wtedy już wiadomo, że coś lepszego będzie. Jak tak szybciutko, no to jakieś błyskotki, wiadomo, na błyskotki też nie narzekam, bo to jest naprawdę, naprawdę fajna rzecz, nie? Mamy łakomstwo, dobra, czyli mamy już prawie wszystko i słuchajcie, w tym momencie kupujemy kolejnego dropika, ale zanim to weźmiemy sobie, widzowie, zobaczmy co to robi. Po pokonaniu wroga pojawia się kostka mocy, no to jest generalnie taki power cube, nie? Taki power cube chodzący, że tak powiem. No nie wiem, weźmy sobie na razie tego speeda i słuchajcie, otwórzmy jeszcze. Może jakimś cudem się uda tutaj Mortisa zdobyć. Kupiłem aż 4 oferty, znaczy 3, bo jedna była free i tu będziemy bardzo blisko tego skina, to nie wiem, czy go sobie kiedyś tam nie machniemy pod koniec eventu. No zobaczymy. Na pewno jest bardzo fajny, jak ktoś Mortisem lubi grać, no to wiecie, ładnie. Hypercharge, jak wjeżdża, no to jest taki właśnie duży demon, nie? Jakby tutaj do Edgar mi się chyba bardziej podoba, ale Mortis też, no też mi się podoba, nie? W sumie to mógłbym wziąć takie dwa skiny totalnie za darmo, jakby po prostu, bo wiecie, no bardzo są ładne i jeden i drugi jest tak ładny. Ej, co to tak rośnie, widzowie? Patrzcie, jakie grube się zrobiło normalnie, potężnie. Patrzcie, co nam leci, jakiś potężny skin, słuchajcie, demon MZ, patrzcie, anioły kontra demony, czyli są faktycznie jeszcze skiny do zdobycia z samych tych dropów, czyli na przykład tutaj ta MZ, ej, bardzo ładna. Bardzo fajna, powiem wam, że super się tutaj trafiło, czyli jednak, no, za demony, za anioły, no, są różne skinki, to na pewno. Jak bardzo długo się otwiera, jak widzieliście, no to faktycznie leci skinek i to jest pewne. I to było bardzo fajne, to powiem wam, że spoko, bo w sumie wiadomo, że już wtedy macie coś fajnego, nie? Jak tak widzicie, że bardzo długo się otwiera, tak właśnie myślałem, o co chodzi. Ale faktycznie to jest skin z eventu wtedy, jak tak bardzo długo. Dobra, tu troszkę dłużej. Słuchajcie, po raz kolejny mamy troszkę dłużej. Patrzcie, jak się tutaj odpala, potężny ogień. Dobra, i 1000 monet. Dobra, czyli to nie tylko skin. To akurat słabe jest. Powiem wam, że jak tak długo się otwiera, to wolałbym dostać tego skina. No ale marudzić nie będę. No trudno, widzowie, trudno. Trafiły się monety, to się trafiły. No, mogło być lepiej, mógł być skinek, ale niestety widzowie, trafiły się monety, ok? I mamy zemszczenie, dobra, czyli to jest, widzowie, brakuje nam tylko jednego jeszcze, myślę, że mógłbym to ogarnąć. Tutaj generalnie jest to, gdy wróg cię pokona, zadajesz potężne obrażenia okolicznym wrogom, także generalnie, widzowie, będziemy mieli całą księgę wymaksowaną, tak tutaj kupimy wszystko, że naprawdę, no, będziemy mieli max księgi i anioły też sobie może wymaksujemy, zobaczymy, ile mam, 114,
Okej, czyli ogólnie musiałbym wziąć tutaj 224. Wtedy mamy 20 dropów. Ale jak wezmę już to, to wtedy widzowie mamy tylko 3, 4, no 5 do, słuchajcie, darmowego skina. No to będzie wtedy naprawdę do przemyślenia pod koniec eventu. Czy się nie rzucić na to, czy się rzucić, czy nie. No pomyślimy. Na pewno widzowie, w ogóle dajcie znać w komentarzu, co byście woleli. Mrocznego anioła Edgara, czy generalnie widzowie takiego potężnego tutaj, wiecie, do potężnego demona Mortisa. No po prostu myślałem, że on jakoś inaczej się tutaj nazywa. No ale po prostu demon Mortis. W sumie, no co, czego tutaj się tam, wiecie, większego spodziewać. No więc dobra, zobaczmy sobie, co jeszcze tam byśmy może dostali. Dobra widzowie, nie wytrzymam, jak nie uzupełnię całej księgi, więc słuchajcie, bierzemy sobie 20 tutaj demonicznych dropów, no i te 4 potraktujemy, że już wiecie, tam zostaną sobie na jutro, że tak powiem, bo z samego rana będę mógł to ogarnąć, a teraz zobaczmy, co jeszcze dostaniemy z tych demonicznych dropów. Jak już otwieram z wami dużo, to po prostu otwórzmy bardzo dużo i będzie fajnie. 200 monet. Znaczy zależy, czy będzie fajnie, czy nam się trafi coś dobrego, no to wtedy będzie fajnie, jak nie będzie, no to wiadomo, to wtedy lipa. No i słuchajcie, dobra, cyk, kolejny. Tutaj wiecie, otwieram na szybciutko, bo nie jest to nic specjalnego. Wiadomo, że będą błyskotki, jakieś monety. Błyskotki akurat spoko, nie? W miarę spoko. Tutaj coś troszkę większego, 500 błyskotek, okej. Tutaj dostaniemy pewnie jakieś monety, dokładnie monety. Tutaj wjeżdżamy dalej, mamy 100 błyskotek. Błyskotki spoko, bo teraz naprawdę są ładne skiny po 5000, wiadomo, trzeba mieć tych błyskotek. I naprawdę spoko skinki można kupić, także mi się to podoba. Więc błyskotek jak najwięcej, jak najmniej. W sumie monet to też nie jak najmniej, też się przydadzą, nie? Bo można poulepszać sobie generalnie zadymiarzy, a punktów zadymiarskich to właśnie nie chcę najbardziej. Więc tutaj fajnie by było, gdyby te punkty zadymiarskie no jak najmniej się trafiały, nie? Ogólnie mamy widzowie już bardzo bliziutko końca. Stuki i przytrzymaj, dobra. No i tutaj punkty właśnie zadymiarskie, najgorzej co może być. Mamy coś lepszego troszkę, okej. No ikonka gracza, spoko. Dobra, lecimy coś też troszkę lepszego, nie jakiegoś mega, ale troszkę kredyty do Leona, to mi się podoba, no i widzowie, niestety nic takiego, 100 błyskotek i słuchajcie, teraz tu już na pewno ja tu chyba polecę po tego skina, serio, tak to wygląda. I trzeba będzie polecieć i generalnie naprawdę jesteśmy bliziutko tego, żeby odblokować sobie tutaj. Mamy jeszcze demona przez 14 godzin, później odblokujemy anioła i tak naprawdę będzie prawie, że pełna księga, nie? Wydaje mi się, że pełną księgę uda się tutaj ogarnąć, więc na spokojnie będzie można to zrobić. Dobra widzowie, nie odpuszczę, jak nie będziemy mieli fulla i słuchajcie, pełną księgę robimy. Robimy pełną księgę, jeszcze doładowałem klejdoty. Mamy 20 widzowie kolejnych demonicznych dropów, więc lecimy, zobaczmy co będzie. Oczywiście na szybciutko, no bo kto by chciał patrzeć na monety. Wiadomo, że to są monety, bo szybko się otwiera. Więc słuchajcie, podwajacze PD. Dobra, to mi się przyda, bo bardzo będę wbijał szybko Larego i Loriego. I naprawdę ten skinek mi się podoba z karnetu, więc to na pewno odda. Okej, więc tutaj podwajacze ja chętnie biorę, nie? Naprawdę, wszystko co podwaja, jakoś przyspiesza mój karnet, mój tutaj pasik, no to jak najbardziej. Dobra, co tu będzie? Coś lepszego. No, ikona gracza i to taka totalnie demoniczna. Widzowie, ewidentnie będę prawdziwym demonem, naprawdę. I mamy w ogóle taką, wiecie, rączkę. Zakaz stopu, coś takiego, nie wiem. Totalnie, zakazik stop, normalnie. Dobra, lecimy dalej, mamy otwieranko. Jakieś tutaj rogi się pokazały, nie pokazały. Bijemy widzowie ogniem piekielnym. Zobaczymy, czy w ogóle coś nam tutaj jeszcze wyjdzie fajnego. Na pewno będziemy mieli wszystkie umiejętności, będę mógł zagrać i się pobawić każdą widzowie umiejętnością już przedpremierowo, że tak powiem. Bo dopiero później dostanę kolejne dropy. I co ciekawe, chyba dostaje się albo 12 dropów, znaczy zaraz wam pokażę jak to wygląda, bo tak gadam, wiecie, do niczego tak naprawdę. Dobra, no tu by było blisko oczywiście jakaś tam ikonka, tu kolejna rzecz, a to tak fajnie się, wiecie, napełnia, nie? To się fajnie otwiera, naprawdę. I mamy oczywiście, widzowie, ostatnią umiejętność do księgi, demoniczny ogień. Bierzemy sobie ten ogień i słuchajcie, tak, bardzo blisko zostało do Mortisa, więc myślę, że na koniec sezonu, albo gdzieś tak za tydzień, za dwa tygodnie, kupimy sobie resztę demonicznych dropów i totalnie mamy, widzowie, za darmo demona, nie? Więc to na pewno będę miał. A czy Edgara będę robił? Może, zobaczymy jak będzie. Generalnie MZ mega mi się podoba, mamy fajne rzeczy, mamy, widzowie, całą księgę wymaksowaną, także dzięki za obejrzenie tego odcinka, maksik księgi, widzowie, no to wiadomo, że jest fajnie, nie? Jesteśmy demonem jeszcze 14 godzin, idę to wykorzystać, a później aniołek, no to będę troszkę biedny, ale aktualnie, widzowie, wszystko totalnie mamy odpalone.